No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szewral z tej strony. Z tej strony kolejny odcinek naszych Star Warsów, moi drodzy. Dobrze, zaczynamy w miejscu, w którym ostatnio skończyłem. Zapisałem sobie tutaj rozgryweczkę. Idziemy po prostu do przodu, zobaczyć co ciekawego tutaj znajdę. Albo i... Nie, no czekaj. Wait a minute. Tyrolka. Nie no, tą tyrolką to raczej stamtąd idę, czekaj. Panie kolego. Ogarnijmy mapę. Muszę iść tak, albo tutaj, albo muszę iść tutaj. Nie zbadano. Nie zbadano wyroki. Dobra, nie było pytania, jestem głąbem. Idziemy tutaj na prawo. No, także kto nie wyszedł żywy, ten nie wyszedł. Mogę iść albo tutaj. O, skrzynunia. Dzień dobry, czerwona? Nasiono do terrarium. Fantastycznie. Czy ja ten chip komputerowy to jakoś dostanę, kurczę? Możliwość naprawy jakoś niedługo, coś? Dobra, teraz tak. O, piękniusio. Luk na... Nie na Skywalkera, tylko na widoki. Bardziej mnie to ten bawi. W sensie, czy to jest statek, czy co to jest? Tak intryguje mnie ten widok bez kitu. O! Taki RS opanowany do perfekcji. Swoją drogą jestem po publikacji shorta do ten. Zdobyto nową rękojeść miecza świetlnego. No i fantastycznie. Jestem po publikacji shorta właśnie z tym RS-em. No i powiem wam, że no jest jak jest. Jest jak jest. Nie do końca jestem zadowolony, ale mimo wszystko. Opuść. Dobrze. Kurde, gardło mnie jeszcze trochę trzyma. No ale wiecie jak jest z gardłem, nie? Nieważne czy się leczy, czy nie, to i tak przypadłość trwa tydzień. Belzebubie, lecimy na dół. Dobra. Tutaj ewidentnie coś mamy. Przetnij. Skrót pewnie. Odblokowano skrót. No a jak, mordzie? Och ty w życiu. Och ty. Jubździu. Szturmowiec rakietowy. Natomiast, tak jeszcze chciałem nawiązać do komentarzy spod drugiego odcinka właśnie tutaj z BD1em, kiedy po raz pierwszy go spotkałem. Cieszy mnie, że mam takie same odczucia jak wy, czyli że uważacie go za słodziaka, bo... Bo powiem wam szczerze, ten robocik naprawdę robi robota, nie? Przynajmniej na razie jest taki... Zgodnie z wolą Imperatora zajęliśmy planetę Zepho i przesiedliliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować tu naszego celu. Zalecam zaprzestanie prac i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Projekt Świder. To nie możecie tej technologii jakoś, nie wiem, jakoś ją zniszczyć czy coś? Wiecie, byłoby dobrze, jakbyście to zrobili. Nie żebym was namawiał, ale po prostu, no, zniszczę swoje statki i tyle.
Także robi naprawdę dużą robotę. Poza tym ja mam wrażenie, za każdym razem, kiedy tutaj gram, a aktualnie nagrywam, chyba o ile dobrze liczę, to jest piąty odcinek, to zdecydowanie łatwiej się chodzi. Oż ty w życiu. Dobra, piękniusiu. Skrzynunia. Co tam jest? No i co tam było? Aktywator miecza świetlnego. Dobra, no. Hop! Dobrze! Zauważyliście, że zrobiłem to za pierwszym razem? Dobra, chwila. Dobra, no to już. Stary, ale to było dziwne. Ale pierwsze co? To ja... Och, ty w życiu! No przecież nie przemyślałem tego. Ej, jak się tam da... A, tutaj się tu dostać, dobra. Zginę tutaj, czy nie zginę? No i co tam było? Nowy materiał na miecz świetny. No i fantastycznie. Zginąłem? No jak? No przecież robiłem. Dobra, jeszcze. Dobra, to mamy. To teraz jakoś tam by wypadało przejść. Super. Tutaj coś jest? Nie. Tu co mi to da? Generalnie bardzo mi się to nie podoba, wiecie? Ale to bardzo. Ty, nie gadaj, że ja muszę tak to zrobić. No nie, nie, na bank to nie jest to, gdzie ja muszę tu przejść. Dobra, jeszcze idę raz tam. Ja muszę na to spojrzeć realnie. Muszę na to spojrzeć realnie, zobaczyć jak to wygląda. Teraz tak. Tu nie przejdę. Czekajcie. Rzućmy okiem. Normalnie tam mogę przecież wejść, ale jak? Tu nie, tu nie. Och ty w życiu, no. Czy ta gra byłaby na tyle nieuczciwa, żeby mi takie rzeczy kazała robić? Podskoczyć też nie mogę, bo nie mam podwójnego skoku. Podciągnąć się nie mogę. Strzelać też nie. Zdaram je szczyści stąd. Uno momento. Trzeba było swoją mocą zatrzymać pociąg, żeby na niego wskoczyć. Ale po prostu o tym nie mówmy, dobrze? Nie mówmy o tym. Udało ci się ich wszystkich zabić.
Pięknie. Ożesz ty w mordę. Wypadałoby jakoś się uleczyć. Nie ma tego komputerka? Dobra, jest komputerek. Wracaj tu. Wypadałoby się uleczyć. O, coś tam było. Nowe metalowe. Znaczy nowe malowanie modliszki, a je metalowe coś tam. Urp. O, tutaj wylecę. No wiesz co, Jacob, że ty nie trafiłeś normalnie, nie złapałeś się tej liny. Panie. Coś znalazłem. Co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. No to trzeba wykorzystać to w taki sposób, żeby ta przewaga nadal była. Dobra. Pięknie. No tu nawet nie musiałem powtarzać. Także luz. Jak na mnie to... Jeszcze ktoś tutaj przyjdzie? O, a jak? To chyba jakieś legowisko tych gówniarzy. O, no i to jest właśnie jedna z piękniejszych rzeczy, które kurde... Zbadaj, zbadaj! Tu, RS było. RS obcykane, o. Ciekawe. Jesteśmy na tropie. Wally na tropie. Czy tutaj ja mogę coś odblokować? Tak jakoś dziwnie to wygląda, się świeci, nie? Kurde. Muszę, tak, no dobra. Porozmawiajmy troszkę o tym, co się tam stało. Ja muszę zacząć tak jakby... Taką kartę, w ogóle muszę zacząć. Karteczkę sobie na czole najlepiej, albo na monitorze, będzie wydajniej. Nakleić, że ja po to mam moc, żeby z niej korzystać. I powiem wam szczerze... Nie mogę tędy przejść. No nie, no faktycznie nie możesz. I powiem wam szczerze, że ja... Nie bardzo wiem, które rzeczy ja mogę zatrzymać, a które nie. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Dobrze. Postaram się. I generalnie, no, w sumie, co mi szkodzi spróbować, nie? Dobra, rozdajmy już, jak tu jesteśmy. Rozdajmy ten punkt umiejętności. Mamy tak, tu mamy uderzenie z doskoku, albo cięcie z wyskoku. Tu jest jeden punkt umiejętności. A, że takie coś. Przytrzymaj Y. Okej. Nieoczekiwane kopnięcie, uderzenie ze sprintu. A czemu ja na przykład nie mogę nigdzie tam dalej tak jakby tego rozwinąć, tylko tutaj walkę muszę ogarnąć. Wiecie co? Zostawię ten punkt umiejętności sobie, bo może w późniejszym etapie będzie coś lepszego. Czy ja mam tu jakoś zejść na dół, coś? Stąd przyszedłem, tak? Nie, stąd przyszedłem. Stąd przyszedłem. Mogę iść tam. A nie, tu są tylko widoki. To jest to, co nie mogłem przejść. Okej, to idę chyba na dół. Jak miałem tutaj nie schodzić... Wszystko grabi, Dylan? Cieszę się. Ha, jeszcze jeden? Może są połączone. Czyli jakaś ta... jakaś zagadka. Raczej nie jest... No ty, cholero!
Szkoda mi tych zwierzątek tutaj, bo kurde, im tak fajnie róg spada, no. Im tak fajnie róg spada. Tutaj tam coś jest. Dobra, czekaj tak. Jak to mapa wygląda? Tu mamy niezbadane. Więc teoretycznie jakbym poszedł tam, to mogę wejść tu. Jakkolwiek to brzmi. Och ty! Przez chwilę nie wiedziałem, gdzie jestem. Dobra, przejdźmy jeszcze się tutaj. Padł czy... Dobra, padł. No i zbadałem, i co? Nasiono do terrarium. Okej. Wydaje mi się, że na ten moment nic tutaj nie zrobię. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, bo tak ani nie mogę tym ruszyć w żaden sposób. Być może nie mam jakiejś umiejętności, która będzie mi dana, aby się nauczyć w późniejszym czasie. Nie podoba mi się muzyka, że się zmieniła. Dosyć tak, wiecie, no taką mroczną. Nigdy w życiu nie widziałem takiej burzy. Tak, niesamowite. Zginę czy nie zginę? No oczywiście, że zginę. Widzicie? To jest właśnie... Co ja zrobiłem? To chyba najstarsze miejsce ze śladami Zefo, jakie odkryliśmy. Mimo licznych zastrzeżeń. Nie potrafię wyrzucić sanktuarium Bogano z mojej głowy. Sprowadzane przez nie wizje ukształtowały kulturę tej cywilizacji. Muszę zrozumieć, jak to się stało. Przepraszam bardzo, a gdzie ja jadę? Na pewno na dół, ale... Czy ja coś tu zobaczę przez te... Dobra, zbliżamy się do jakiejś stałej konstrukcji, która jestem pewnie... Jest olbrzymi. A Imperium? Nigdzie ich nie widać. A co z Kordową? Nadal nie wiem, co mam znaleźć. On jest trochę... Ekscentryczny? Coś o tym wiem. Ale nie wysłałby nas tu dla zabawy. Zachowaj otwarty umysł. Oko cyklonu. Dobra, chodźmy ja tędy. O proszę. Jakieś wybuchające cudo. Ty, ja tą kulę to ja muszę tam na dół zepchnąć chyba, nie? Ale jak to zrobić? Tu jak nacisnę? Tu nic nie nacisnę. Tutaj też nic nie zrobię. Tu jak zejdę, to widzę tylko fajną taką miejscówkę do, na kulkę. Czy ja coś pominąłem? Tam jest jakieś przejście. Dobra, czyli wyjścia nie ma, idziemy tędy. Trzymasz się? To dobrze. Tędy też, nie? Żadnej interakcji tutaj nie mam. Tędy też nie przejdę. C
to jest? Czego ja tutaj nie widzę, co to się dzieje? Mi się wydaje, że ja po prostu jakiejś mocy nie mam. Tu też nie. Tu z tym nic nie zrobię, ale shit. Ale shit. A zwłaszcza, że teraz tutaj przeszedłem, no kurde. Nie wiem, powiem wam szczerze, dla mnie, zresztą jak doskonale to widać, przeskanuj. Co to? Kungus. Takie kwiatki, które wybuchają. O, i one się jeszcze odradzają, ja pierdzie. Hop. No i świetnie. Świetnie. Dla mnie to nie jest jakoś tak mega widoczne, że muszę akurat konkretnie tam podejść. Dobra, czegoś znowu nie widzę. Albo próbuję za szybko podejść. Dobra, na dzisiaj planowałem dwa odcineczki sobie tu nagrać, ale ja chcę sobie odpocząć, bo wychodzi na to, że to nie jest dzisiaj mój dzień. Normalnie. Pięknie. Tu jeszcze jeden gdzieś był. Czerwony nie można o ten pominąć. Okej. Tu jest ta kula, z którą i tak nic nie zrobię. Ale się na czerwono świeci. Interakcja. Zakładam, że to jakaś zagadunia nie czeka tutaj. Deolo. To jest właśnie to, co kochamy. Czekaj, czy tutaj mogę to rozwalić? Mogę, ale nic mi to nie dało. No nic, ale spróbować warto było. I tak, teraz ta kulka jest tutaj. Tam się rozwaliło chyba, tak? Tu, co tu mamy? Czy ja mogę wszystkie włączyć? Sferę naprzeciw środkowego szybu. Mm-hmm.
Czekaj, co my tu mamy? Nie tylko wiatr porusza tymi dzwonkami. Szepty z przeszłości? No czekaj, to mi daje sytuację taką, że ona dookoła tutaj lata. No dobra, ale a jakbym na przykład zrobił tak, o, kurde, za wcześnie. To też nie. Och. Może teraz? Kurde, było blisko, no. Dlaczego mi tam brakuje, kurde? Może tą muszę wyrzucić? Tą też w sensie? O! I teraz tak? Nie, chyba coś jest nie tak jeszcze. Tu wszędzie wieje. Może jednak. No nie, bo tutaj znowu idzie za bardzo do przodu. To powietrze tak jakby pcha nie tu, gdzie trzeba. Ty, a jakbym środkową zamknął. Ale ja tak miałem chyba zamknięte. Zamknijmy środkową. I otwórzmy jedną i drugą. Cyk, co się teraz stanie? To cyka tu. No a to będzie tam do tyłu szło. Dobra, trzeba teraz to powyłączać. Można i tak. Można i tak. Używano ich do rytuałów medytacyjnych. Szkolono tu użytkowników mocy. Relikty medytacyjne. Odkryto sekret. To ja tu specjalnie szedłem po to, żeby sekret odkryć? To ja myślałem, że to jakaś część zadania czy coś. No gdzie mam się teraz udać? Tu na lewo. Aczkolwiek tu mi się nic nie odblokowało. Nic mi się tu nie odblokowało. Dobra, odblokowało mi się. Tutaj przejście takie piękne. Sprawdźmy zatem. To myślę, że będę w stanie zniszczyć, ale też widzę tutaj coś. O, właśnie. Jest jakieś przejście.
Dobra, nie tak. Nie tak, ale mam pomysł. Kurde, dzisiaj powiem wam... Średnio mi się to... Ta część gry podoba. Pięknie. Dobra, teraz tak. Hop. Medytuj, żeby zapisać postępy. Dobra, i teraz tak. Tutaj coś się świeci, ale raczej nic z tym nie zrobię, nie? Muszę się podleczyć, Bidiwa. Nie mam już życia, to jest najgorsze. Tutaj mam coś śliskiego, więc nie przejdę w żaden sposób. Oż ty w życiu. Nie wiem, czy ja chcę to widzieć. Zamknijmy. Czekajcie, czy ja mogę w ogóle na dół schodzić? Normalnie mogę. Co to jest za gościu tam? Czy ja zginę? Takiego jeszcze nie widziałem. No dobra, nie. No jak? Co to w ogóle było? Strażnik grobowca. Zdobyto punkt umiejętności. Dobra, mamy dwa punkty. No i co? A gdzie jest ten grobowiec? Tu jak zajdę? Tu jak zajdę, to musi być skrzynka. Ewidentnie. Mhm, no. No skrzynka... Taka, że aż głowa boli. Tam? Tam nic nie zrobię. Tutaj? Tutaj też nic nie zrobię. Dobra, czyli muszę tam na górę iść. Tu też nic nie zrobię. Kyrie eleison. Dobra, wejdźmy tu. Hop, teraz tak. Raz, dwa, trzy. Piękniusio. Teraz tu na górę. Jakby tak, kurde, wszystkie moje fejle podliczyć, to może by to z 20 minut odcinka było. Czajcie to, z czym ja muszę codziennie walczyć. Muszę codziennie walczyć z tym, aby kurde nie stwierdzać, że powinienem w Simsy grać, bez kitu. Nie no, ale później przychodzi taki moment, że nie jest wcale źle i człowiek zapomina o tym, że przed chwilą lamił mnie niemiłosiernie. Dobra, tutaj trochę może być tragedia. Tutaj może troszkę być tragedia, ale to nie szkodzi, bo ja sobie podskoczę jakoś tutaj, coś, na przykład tędy. Albo i nie. Ty w życiu! Dobra, wybuchajcie, ale nie na... A nie na mnie! Cholero jedna. Tu coś jest? Nie. Idziemy dalej. No i tutaj już będzie... mogę to wyłączyć jakoś? Zdecydowanie nie. Skoro pcha mnie w tę stronę...
Tu. Tędy. Okej. Tu więcej tego, no więcej was matka nie miała. Idziemy tu. Tu pewnie zdmuchnę wszystkich na raz. Niczym zły wilk. Miecz świetlny nie rozwiąże wszystkiego. Dobra, chodź, chodź kolego sympatyczny. Czekaj, ja przyszedłem tam. Najchętniej to chyba tam bym poszedł, nie? Bo tutaj co? Tutaj coś się będzie działo? No nie. Poczekaj ta. Okej. Teraz czy ja dobrze zrobiłem? Tak, jest miejsce. O, jest ten cholerny strażnik i jest... Dawaj, bo wybuchnie. Dobra, czekajcie, jak tam ładnie? Czy mogę tędy przejść? Nie, nie mogę. Dobra, czyli muszę po prostu wskoczyć. Tutaj, oj! Dawaj. Dobrze, kolego, ile? 37 minut. Cholera. Już zaraz kończymy. Dobrze, przeturlałem się tu. Tu z tyłu coś mamy? Nie mamy. Tu jest tyle miejsc, w którym... Oho! Starożytne posągi. Fantastycznie, cieszę się, że wam się podoba. Skanowanie starożytnych posągów. Czy ja w tym momencie czy ja w tym momencie odblokuję jakąś super zdolność? Przestań mi rzucać tymi kamieniami we mnie. Bandyto jeden. Skup się. Jedi nie szukają agresji, tylko z nią walczą. Moc jest po to, by nas osłaniać. Trudy na ścieżce stają się ścieżką. To, co na drodze, staje się drogą. Mądre. Spróbuj znów. Pchnij kulę w kierunku celu. Kulę w stronę celu. Dobra, dobra. Dobrze, i znowu. Szybciej, ukończ próbę. Pchnij kulę zanim do ciebie dotrze. Ho, fantazja. Dawaj. To, co na drodze, staje się drogą. Dobra, odblokowałem pchnięcie i to mi podejrzewam. Udało się. No i to właśnie podejrzewam, że mi da... Ty, bo tu będzie chyba jakaś walka z bossem, pierdziele. Jakbym tutaj poszedł? Co mi to dało? Tam jest jakieś sekretne przejście. Do jakiejś skrzynuni? Do sekretnego pokoju?
Coś tego. No i... Nie, to nie to. A czy ja mogę tak zrobić i mogę tak zrobić i mogę tak zrobić i wyczuć echo i skrzyneczkę? Oczywiście, że mogę. Dobra, ale... Ale moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że mimo, że mi się osobiście nie podobało, to wam się jednak podobało. Zapraszam oczywiście na następne odcinki z Star Warsów. Wait. Dobra, tu jest piękniusio. To idziemy tędy. Tak? Dobrze mówię? Tak, idziemy tędy. Do głównego do głównego pomieszczenia. Ale tak jak powiedziałem, to będzie już w następnym odcinku. Widzimy się albo za 2 dni, albo za 3 dni, albo nawet jutro. Zobaczymy. Pozdro, Cheveral. Hej, hej!